Dobry wieczór, szczęść Boże. Ja nazywam się Konrad Janik, a to jest Polski Punkt Widzenia. Dziś naszym gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast. Dobry wieczór, panie pośle. Szczęść Boże, dobry wieczór. Panie pośle, skąd wziąć większość w Sejmie, skoro jakby nie liczyć, liczba 231 mandatów nie wychodzi? No nie wychodzi, bo mamy łącznie z kołem Kukiza 194 mandaty, natomiast z całą pewnością będziemy szukali poparcia dla Mateusza Morawieckiego, dla jego gabinetu, no z tego względu, że są sprawy, które łączą, no a myślę tutaj przede wszystkim o polskiej suwerenności, niepodległości, utrzymaniu tej ścieżki rozwoju, na której w tej chwili Polska się znajduje. Mówił o tym Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu po złożeniu dymisji w Sejmie, po złożeniu dymisji na ręce marszałka seniora. Ja cały czas podkreślam, że każdy poseł w parlamencie ma wolny mandat, ostatecznie głosuje zawsze w zgodzie ze swoim sumieniem, a dobro Polski no, powinno przyświecać praktycznie każdemu z posłów zasiadających w ławach. Wobec tego zobaczymy. Na razie pan premier kompletuje skład Rady Ministrów, ma jeszcze na to trochę czasu. Natomiast faktem jest, że głosowania personalne na tym pierwszym posiedzeniu Sejmu przegrywaliśmy. No przede wszystkim najbardziej no, dotkliwe głosowanie dotyczące wyboru wicemarszałka Sejmu i tutaj no, zupełnie skandaliczne zachowanie większości sejmowej, która nie uznała kandydatury marszałek Elżbiety Witek, kandydatury zgłoszonej przez Prawo i Sprawiedliwość, przecież największy klub w Sejmie, łamiąc w ten sposób dotychczasowy dobry sejmowy obyczaj. Była opozycja totalna, teraz będzie rząd, większość sejmowa totalna? No tak na to wygląda. No może raczej właśnie taka neodemokracja w wykonaniu dotychczasowej totalnej opozycji, bo przecież oni się mienili opozycją demokratyczną. No to jest oczywiście w świetle tego, co już w tej chwili robią, śmiechu warte, ale na pewno to, co łączy kluby większości sejmowej, no to ta chęć odwetu na Prawie i Sprawiedliwości, ta taka żądza przechwycenia jak najszybciej władzy, no po to, żeby rozliczać, po to, żeby właśnie w jakiś sposób się rewanżować, no tego przykładem było głosowanie nad kandydaturą Elżbiety Witek do prezydium Sejmu, ale przecież podobnie się zachowali senatorowie w Senacie, kiedy nie poparli kandydatury Marka Pęka, który przecież nie kierował pracami Senatu w poprzedniej kadencji. To marszałek Grodzki odpowiadał za to, w jaki sposób przebiegały obrady, w jaki sposób pracowało się w Wyższej Izbie Parlamentu. I mimo wszystko tam senatorowie też w komplecie zagłosowali przeciwko kandydaturze Marka Pęka, mimo tego, że klub Prawa i Sprawiedliwości głosował za pozostałymi kandydatami do prezydium zgłoszonymi przez inne kluby. Premier Mateusz Morawiecki został desygnowany przez prezydenta na kandydata na nowego przyszłego premiera. Pan poseł wspomniał, że premier Mateusz Morawiecki kompletuje skład Rady Ministrów. Czy w tym składzie przewidziane są stanowiska dla obecnej większości w Sejmie, dla przedstawicieli na przykład PSL-u czy Polski 2050, skoro potrzeba tych posłów do uzyskania większości w Sejmie? Na to pytanie nie odpowiem, dlatego że no, to już decyduje o tym pan premier. Raczej z tego, co słyszymy z doniesień medialnych,
skład Rady Ministrów w stosunku do dotychczasowego rządu. Ten proponowany zmieni się kilku nazwisk, prawdopodobnie spośród ministrów będzie, natomiast będzie parę pewnie nowych. Raczej nie należy spodziewać się, że będą to osoby z klubów obecnej większości sejmowej, no bo tutaj wyraźnie z tamtej strony poszły sygnały, że oni są zdeterminowani, żeby utworzyć rząd pod przywództwem Donalda Tuska, więc raczej nadzieja jest w tym, że skład osobowy Rady Ministrów i exposé premiera ma przekonać do poparcia dla tego rządu Prawa i Sprawiedliwości, który ma stać na straży polskiej suwerenności, polskiej niepodległości i kontynuacji tych dobrych zmian, reform społecznych, które zostały w Polsce przeprowadzone. Koalicja Polskich Spraw właśnie pod takim szyldem miałby powstać nowy rząd. Pytanie, czy to nie za późno? Czy nie można było takiej koalicji Polskich Spraw budować jeszcze w kampanii wyborczej? No, w kampanii wyborczej to jest trudno, dlatego że wszyscy rywalizują o jak najlepszy wynik. Być może ta kampania była prowadzona w zbyt takiej ostrej debacie, ale no też nie tylko my ten język narzucaliśmy. Brutalizacja debaty publicznej to jednak dzieło totalnej opozycji na przestrzeni całej minionej kadencji, a właściwie można powiedzieć dwóch kadencji. No przypominamy sobie przecież marsze kobiet, te protesty z wulgarnymi hasłami, te manifestacje. No i oczywiście 8 gwiazdek to też było hasło przecież kampanii wyborczej. I w tej atmosferze no, trudno było budować koalicję. Ją można było oczywiście próbować w jakiś sposób budować znacznie wcześniej, być może na początku poprzedniej kadencji powinny pójść sygnały, no chociażby do Polskiego Stronnictwa Ludowego, no ale z tamtej strony nie było też jakby takiego zainteresowania. Przez 8 lat właściwie wszystkie partie totalnej opozycji były skoncentrowane na ataku na rząd, najpierw Beaty Szydło, później Mateusza Morawieckiego, więc no byliśmy trochę tutaj osamotnieni i tak w tej sytuacji osiągnęliśmy znakomity wynik, no de facto wygrywając wybory, bo jednak osiągnęliśmy 194 mandaty, znacznie więcej niż druga w kolejce Koalicja Obywatelska. No i dlatego też pan prezydent powierzył misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Za nami pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji. Mamy też za nami też pierwsze głosowania w Sejmie. Z czym mamy dzisiaj do czynienia, panie pośle? Z Krajową Radą Sądownictwa czy z Neo-KRS, jak zwykła mawiać opozycja? Bo wydaje się, że dziś większość sejmowa chyba się trochę też w tym wszystkim pogubiła. No tak, no łącznie ze wspierającą tą większość sejmową stacją zlepniczej, no tutaj po prostu nagle na żółtych paskach zaczęło pokazywać się nie Neo-KRS, ale Krajowa Rada Sądownictwa, KRS, wybór członków do KRS-u. Tak to w tej chwili jest przedstawiane. I no, ja chciałbym, żeby rzeczywiście tak było, no, żeby po prostu, mimo tego, że też został złamany tutaj dobry zwyczaj parlamentarny, bo zawsze jednak przedstawiciele i większości sejmowej, i mniejszości sejmowej byli desygnowani do Krajowej Rady Sądownictwa. Tutaj kluby większości zdecydowały się wybrać wyłącznie kandydatów, spośród kandydatów właśnie większości. No ale to już mniejsza o to, skoro zdecydowali się pracować w Krajowej Radzie Sądownictwa, to ja mam nadzieję, że nie będą kwestionowali statusu sędziowskiej części
Krajowej Rady Sądownictwa, no ale jednak z zapowiedzi wynika, że jest przygotowywana uchwała, która miałaby unieważnić wybór tych 15 sędziów, którzy pracują w tej chwili w KRS-ie. No, takie zakwestionowanie ich dotychczasowego statusu, no, wiązałoby się też z poważnymi konsekwencjami w postaci, no, też kwestionowania dotychczasowych rozstrzygnięć Krajowej Rady Sądownictwa. Nie ma podstaw ku temu, aby taką uchwałę podejmować. Ona byłaby sprzeczna z prawem, sprzeczna z ustawą, no ale niestety właśnie ze strony opozycji takie sygnały płyną. No właśnie, panie pośle, z jednej strony sejmowa większość wybrała swoich członków do Krajowej Rady Sądownictwa i tym samym wydaje się, że upadł ten mit nielegalnej rady, ale z drugiej strony właśnie są już te głosy i są te podważania sędziów z Krajowej Rady Sądownictwa. Są te pomysły, aby odwołać ich drogą uchwały. Pan poseł powiedział, że to byłoby działanie niezgodne z ustawą, niezgodne z prawem, no ale opozycja mówi, że takie działanie mogłoby mieć miejsce, że rzeczywiście prawo na to by pozwalało. No nie, panie rektorze, nawet o tym nie ma mowy. Jeżeli zmieniliby ustawę i zmienili zasady wyłaniania tej części sędziowskiej, sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa, to owszem, oczywiście byłby problem też z kadencją, bo na mocy dotychczasowej ustawy ta kadencja praktycznie dopiero się rozpoczęła, jeżeli chodzi o sędziów w ubiegłym roku, więc na to też jeszcze jest sporo czasu, zanim zakończą swoją misję. Ale no, te zapowiedzi, tak jak powiedziałem, no one wiążą się z tymi zobowiązaniami wobec wyborców totalnej ówczesnej opozycji, do zobowiązaniami, że rozliczą sędziów w Krajowej Radzie Sądownictwa. Konsekwencje, tak jak powiedziałem, no, mogą być naprawdę olbrzymie, no, wywołać chaos w wymiarze sprawiedliwości, no bo skoro kwestionuje się status sędziów wyłonionych przez Sejm poprzedniej kadencji, tak jak powiedziałem, zgodnie z prawem, zgodnie z obowiązującą ustawą, no to kwestionuje się też rozstrzygnięcia, które zapadły przed Krajową Radą Sądownictwa, te procesy nominacyjne. Ta Krajowa Rada Sądownictwa zaproponowała panu prezydentowi kandydatury ponad 3000 sędziów i blisko tyle zostało przez pana prezydenta powołanych do pełnienia funkcji sędziowskich, awansowanych na wyższe stanowiska sędziowskie. Co z wyrokami, które z udziałem tych sędziów zostały wydane? No to jest po prostu jakby anarchizowanie państwa, te zapowiedzi. Mam nadzieję, że nie uzyskają poparcia w Sejmie, bo tak jak powiedziałem, to będzie się kończyło naprawdę nieprzewidywalnymi skutkami. A jest taka możliwość, że sędziowie z Krajowej Rady Sądownictwa zostaną odwołani, a wyroki będą miały, które zapadały, będą miały moc prawną, będą działać? Czy to jest możliwe? Ja nie wiem, no bo panie rektorze, no za tą chęcią odwetu i wycofania z Krajowej Rady Sądownictwa już wybranych sędziów idą pomysły w kierunku, no właśnie, z jednej strony też jakieś procedury, którymi mieliby być poddani sędziowie awansowani czy powołani do służby. Ja podkreślę, nie można naruszyć wyłącznej prerogatywy prezydenta. No, sędzia powołany przez prezydenta jest nieusuwalny, nieodwoływalny i tutaj żadne uchwały na to nie mogą poradzić. A skoro jest nieodwołalny i w ramach swojej sędziowskiej niezawisłości wydawał wyroki, to te wyroki są też
jedynie zaskarżalne w trybie instancyjnym, a ostateczne wyroki też są po prostu wyrokami, które nie podlegają jakiemukolwiek uchyleniu, ale tak jak powiedziałem, są jakieś pomysły w ustawy, która miałaby zobligować tych sędziów do zrzeczenia się swoich funkcji, no jakieś takie zupełnie chore fantazje, które no, anarchizują wymiar sprawiedliwości, skusą jeszcze bardziej środowisko sędziowskie. Więc ja raczej apelowałbym do większości sejmowej, aby tych pomysłów zaniechało. Opozycja wskazuje, że nie byłoby tego zamieszania, gdyby nie to, że państwo powołali swoich sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. To jest sprawa sprzed lat, właściwie z początku państwa kadencji, ale jak ta sytuacja właściwie wyglądała? Bo wówczas jeszcze wcześniej za rządów Platformy i PSL-u zostali wybrani posłowie, przepraszam, sędziowie do Trybunału na zapas. Czy nie odebranie od nich tych przyrzeczeń i zastąpienie ich, bo tak mówiła opozycja, zastąpienie ich innymi sędziami spowodowało właśnie tę sytuację, z którą mamy do czynienia teraz? No przede wszystkim nie należy łączyć jakby kwestii Krajowej Rady Sądownictwa i tej uchwały dotyczącej sędziów z KRS-u z tą sytuacją, która jest w Trybunale Konstytucyjnym, bo no, można po prostu powiedzieć, że ten Najwyższy Sąd Konstytucyjny, sąd ostatniego słowa w Polsce, to jest zupełnie odrębny organ. I faktem jest, że wówczas w wyniku tej poprawki, którą notabene zgłosił obecny członek Krajowej Rady Sądownictwa, wybrany przez Sejm Robert Kropiwnicki, poprawki, która ostatecznie została przez Trybunał Konstytucyjny jeszcze w czasie, kiedy prezesem tego Trybunału był profesor Andrzej Rzepliński, została uznana za niekonstytucyjną. No, czyli tutaj myśmy mieli rację, że wybór co najmniej dwóch sędziów przez Sejm siódmej kadencji no, był nieważny, no, ale tak naprawdę to wybór aż pięciu był na zapas, bo tych pięciu sędziów powinien wybierać zgodnie też z obyczajem parlamentarnym Sejm kadencji ósmej i dlatego pan prezydent nie przyjął od tych sędziów ślubowania. Nie było wtedy innego wyjścia jak dokonanie wyboru ponownego, co też Sejm ósmej kadencji uczynił. No i od tej pory zaczęło się kwestionowanie statusu trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, nazywanie ich sędziami dublerami i w tej chwili po 8 już blisko latach od chwili ich wyboru dzisiaj większość sejmowa chce podejmować uchwałę unieważniającą ten wybór tych trzech sędziów. No i racjonalne działanie, dlatego że kadencja tych sędziów już powoli się kończy. Można spokojnie poczekać i większość sejmowa będzie miała okazję, żeby uzupełniać skład Trybunału Konstytucyjnego w miarę wygasania kadencji poszczególnych sędziów zasiadających w tej chwili w Trybunale Konstytucyjnym, a znowu unieważnienie, no, które będzie bez podstawy prawnej, ta uchwała nie będzie honorowana. Pan prezydent nawet też zapowiedział, że tego rodzaju nieprawnych działań aprobować nie będzie, no doprowadzi znowu do pewnej anarchii, no będziemy mieli jakiś dualizm w Trybunale, bo skoro są unieważnieni. I to jest, tak, panie pośle, przepis czy pomysł sejmowej większości na to, aby unieważnić wyrok Trybunału w sprawie ochrony życia nienarodzonego. Tylko jeżeli w taki sposób miałoby się to odbyć, to analogicznie, mówiąc właśnie wcześniej o tej Krajowej Radzie Sądownictwa, również te wszystkie poprzednie wyroki, dotychczasowe wyroki tych nowych sędziów, również zostałyby odwołane. Czyli albo zostanie wszystko tak, jak jest, albo czeka nas anarchia prawna. No dlatego ja cały czas apeluję o odpowiedzialność, bo jednak
ktoś, kto ma większość w Sejmie, powinien też myśleć w kategoriach dobra wspólnego, dobra państwa. Jeżeli uchwały, które mieliby podjąć, doprowadziłyby do anarchii, do jakiejś zapaści z jednej strony wymiaru sprawiedliwości, z drugiej strony do kwestionowania ostatecznych rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego, przecież w wyniku tych rozstrzygnięć w międzyczasie przestały obowiązywać rozmaite przepisy ustawowe, no to znowu zachodziły pytania, no co w takim razie, skoro w międzyczasie zostało już ustalone nowe prawo, to nowe prawo obowiązuje, to co Sejm będzie w tej chwili to w jakiś sposób próbował czy przywrócić, czy w oparciu o tę sejmową uchwałę jakoś musiałby reagować. No więc ja sobie tego zupełnie nie wyobrażam i myślę, że nie wyobraża sobie tego nikt przynajmniej rozsądnie myślący. I tutaj stawiamy kropkę. Moim i Państwa gościem był poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.